konkursie wzięła udział 20-osobowa grupa gimnazjalistów. Uczniów zgłosiła Alicja Wesołowska, nauczycielka wychowania fizycznego, która w ramach nagrody pojedzie z grupą do Warszawy. Cała inicjatywa, zadania, pomysł, wykonanie, umieszczenie na stronie internetowej, to wszystko wykonała młodzież, z której szkoła, dyrekcja, nauczyciele, rodzice na pewno są dumni i tym bardziej, że udało im się wygrać wyjazd na 2 tygodnie do Warszawy. W czasie trwania konkursu pod okiem nauczyciela uczniowie musieli wykonać 3 prace konkursowe, zorganizować flashmob, wykonać makietę oraz rozwiązać quiz. Wyskoczyliśmy w szlafrokach, ze szczoteczkami do zębów, dezodorantami, żeby pokazać, że higiena jest bardzo ważna. Choreografię ułożył Karol Prądzyński i ja się starałam jakoś przekazać to dalej i pokazać, jak to zatańczyć. No i kolejnym etapem była makieta. Trzeba było zbudować sklepik szkolny, w którym była sama zdrowa żywność. Zrobiliśmy owocową pizzę, marchewkowe patyczki, sok samozdrowie, szaszłyki. Wszystko, żeby było związane ze zdrowiem. A trzeci etap to była ankieta składająca się z wielu pytań. Podczas wakacyjnego wyjazdu młodzież będzie brała udział w licznych warsztatach tanecznych, muzycznych i sportowych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.